również Was bardzo, bardzo serdecznie witam w ten letni, ciepły, upalny dzień. Myślę, że nikt nie ma mieć prawa pretensji do pogody, bo jak lato, to lato, nie? Chociaż nie zawsze to jest do końca przyjemne. Kochani, ja chciałbym dzisiaj usługiwać na pewien temat, a swoje usługiwanie zatytułowałem Zakazany bagaż. I może od razu przeczytajmy fragment z Bożego Słowa, który nas w ten temat wprowadzi. Jest to list do Hebrajczyków, 12 rozdział i 1 werset. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, które nas usidla, biegnijmy wytrwale we wyścigu, który jest przed nami. Na początek, moi drodzy, pytanie do każdego z Was. Czy ktoś w swoim życiu na tej ziemi jest wolny od trosk, od zmartwień, od ciężarów? Czy ktoś może powiedzieć, że mnie te rzeczy nie dotyczą? Ja sobie żyję tak lekko i jestem wolny od trosk. Jeżeli jest ktoś taki, to bardzo bym prosił, żeby śmiało rękę do góry wzniósł. Skoro nie widzę, to w takim razie wiem, że usługuję do wszystkich, do każdego, do siebie również. Moi drodzy, od razu jakby zaznaczę cel mojej usługi, chociaż to nie do końca bezpieczne, bo potem trzeba się tego trzymać. Ale cel jest taki, chcę, kochani, po pierwsze pokazać, jak wielkie niebezpieczeństwo dla naszego życia, przede wszystkim duchowego, jest nosić ciężary. Jest chodzić w zmartwieniu, w troskach, pozwalać na to, żeby one nas przygniatały. A po drugie, wskazać drogę, jak skutecznie się ich pozbyć. Dlatego, że my znamy Boże Słowo i wielokrotnie ich składamy. Ale pomimo tego, że składamy, wciąż ich nosimy. Bardzo często tak jest. Dlatego chciałbym, aby Boże Słowo nam dziś pokazało drogę, jak skutecznie się ich pozbyć. Dlatego, że mamy w Chrystusie coś więcej niż tylko składanie i noszenie znowu. I składanie i noszenie ich znowu. Mamy odpocznienie w Nim. I chcę wskazać drogę, w jaki sposób do tego możemy dojść. Ale najpierw zastanówmy się, dlaczego one są tak niebezpieczne. Czytaliśmy w tym fragmencie 12:1 Hebrajczyków, że mamy złożyć z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla. Moi drodzy, dlaczego ciężar i grzech jest niebezpieczny? Jeśli chodzi o grzech, myślę, że sprawa jest tak oczywista, że chyba nie będę o niej wiele mówił. Wiadomo, że grzech jest niebezpieczny, oddziela nas od Boga. Niszczy naszą relację z Bogiem, niszczy naszą relację z ludźmi. To jest oczywiste, że jest bardzo niebezpieczne dla naszego duchowego życia. Wiecie, bywa tak, że ktoś z wierzących zaczyna gdzieś chodzić w jakimś takim zatrwożeniu, stracił pokój, stracił radość, stracił swoją pasję dla Boga, entuzjazm. A powód jest jeden. Grzech, którego nie wyznał, z którym się nie uporał. I wiecie, to niby jest tak oczywiste, to niby jest tak proste i oczywiste. A jak wielu pozwala sobie na to, żeby żyć w jakimś nieprzebaczeniu, w jakiejś zatwardziałości, zgorzknieniu, niewdzięczności i tak dalej. Ale moi drodzy, tak jak wspomniałem, ja dzisiaj nie chcę koncentrować się na grzechu, ale na ciężarze. To jest dzisiejszy mój temat, tak jak i zatytułowałem swoje kazanie Zakazany ciężar czy bagaż. Dlatego chcę dziś mówić o ciężarze. Tak jak czytaliśmy w 12:1 Hebrajczyków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, ale mówię o tym pierwszym. Moi drodzy, ciężar, dlaczego bardziej chcę akcentować ciężar? Dlatego, że przede wszystkim jest bardziej powszechny. Sami widzieliście, nikt nie podniósł ręki, nikt nie powiedział, że jest od niego wolny. A po drugie jest bardziej podstępny. Wiecie, ciężar, bagaż, trosk, doświadczeń, kłopotów, zmartwień, doświadczeń. Któż jest od tego wolny? Troska o czasem swoje zdrowie, troska o problemy finansowe. To jest tak dziś powszechne. To jest tak dziś powszechne. Troska o swoje życie rodzinne, może jakieś kłopoty małżeńskie, może jakieś nieporozumienia. Może problemy z dziećmi,
niewierzącymi czy wierzącymi. Troska o zbór, troska o byt, o emeryturę, o szkołę, studia, o ich wybór. I tak mogę wymieniać i wymieniać i wymieniać bez końca. Ale drogi siostro, drogi bracie, dobrze wiesz, który z tych ciężarów jest ci najbliższy, który najbardziej cię obciąża. Dlatego jeszcze raz zwróćmy uwagę swoją na ten 12 werset. Przepraszam, pierwszy werset 12 rozdziału. Złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale wyścigu, który jest przed nami. Jeśli zwróciliście uwagę, są tutaj dwa czasowniki, dwa polecenia. Po pierwsze złożywszy z siebie, czyli mamy złożyć ciężar, a po drugie biec. Biec wytrwale. Zacznę od tego drugiego. Biec wytrwale. O co chodzi w tym biegu? Jeśli Słowo Boże mówi o biegu, to co? Przecież nie chodzi o to, żeby, nie wiem, pobiegać sobie. Tak po prostu. Bieg to jest nasze życie. Bieg to jest bieg do celu. Bieg do mety. Moi drodzy, wiemy, że naszym celem, naszą metą jest po prostu życie wieczne. Wiemy, że Pan Jezus wkrótce przyjdzie. I to jest nasz cel. Mamy tak biec, aby osiągnąć ten cel. Aby osiągnąć nasze zbawienie. Wiecie, i wszystko w naszym życiu musi być podporządkowane temu jednemu. Wszystko, całe nasze życie się musi koncentrować na tym jednym. Aby osiągnąć cel. Aby osiągnąć życie wieczne. Zwłaszcza, że meta naprawdę jest blisko. Chyba widzimy, co dzieje się teraz na świecie. To wszystko nam pokazuje, że czasy są naprawdę ostateczne. A być może kogoś jeszcze wcześniej Bóg odwoła, więc jego meta będzie jeszcze bliżej. Moi drodzy, i miejmy tę świadomość, że jeśli cokolwiek powstrzyma nasz bieg, to celu nie osiągniemy. Ja wiem, że to brzmi może tak ostro i strasznie, ale prawdziwie. Jeżeli cokolwiek powstrzyma nasz bieg, to zbawienia nie osiągniemy, życia wiecznego nie osiągniemy. Wiecie, Stary Testament pokazuje nam tę prawdę bardzo jaskrawie. Otóż lud izraelski wyszedł z Egiptu po to, by dojść do ziemi obiecanej, do Kanaanu, do pięknej ziemi obiecanej. I wiemy, jak to się zakończyło. Wszyscy, którzy wyszli, pomarli, celu nie osiągnęli, oprócz dwóch osób. Weszło dopiero następne pokolenie. Z różnych przyczyn teraz nie chcę o nich opowiadać. Ale widzimy, że to jest możliwe. Że oto lud Boży, który wyszedł, celu nie osiągnął. I dzisiejsze ostrzeżenie jest dla nas takie, abyśmy tak biegli w swoim życiu, abyśmy cel osiągnęli. Mamy biec wytrwale. Ja popatrzyłem do słownika i tam do słownika też z greki, jak Biblia określa, jak słowniki w zasadzie określają słowo wytrwały. Posłuchajcie tych określeń. Wytrwały, czyli stały w swoich zamierzeniach i działaniu. Nie zrażający się tak łatwo. Znoszący ze spokojem przeciwności, nie ustępujący im. Nie dający się odwieść od wytyczonego zamiaru i celu. Wyobrażacie sobie już takiego kogoś, kto biegnie, który jest odporny na wszystko, co wokół niego jest. Nie da się niczym odwieść, żadnym sytuacjom, ma cel i biegnie. I my tak mamy postępować. Ale oto widzimy, że jedną z przeszkód w naszym biegu jest wymieniony tutaj ciężar. I grzech oczywiście. Być może grzech jest poważniejszą przeszkodą, ale myślę, że znamy temat. Często na ten temat się mówi. Dziś koncentruję się na temat ciężaru. Ciężar, który nas usidla. Moi drodzy, ciężar. Przed chwilkę zastanówmy się, co to takiego jest ten ciężar. Pomyślmy, kochani, kto jest autorem tego ciężaru, naszych trosk, naszych zmartwień, naszych kłopotów. Jak myślicie, czy Bóg? Czy Bóg to jest autorem? Kiwacie głowami, że nie. Oczywiście, że nie. Więc druga odpowiedź jest szatan, nasz nieprzyjaciel. Jest autorem zmartwień, ciężarów i kłopotów. Moi drodzy, i teraz sobie wyobraźmy przez chwilkę. Jeśli my żyjemy w zamartwianiu, przyjęliśmy produkt diabła. Czy już samo to nie jest niebezpieczne? Czy już samo to nie powinno być jakimś dzwonkiem ostrzegawczym, że przyjęliśmy jego produkt? Ale co robi ciężar? Czytamy, że nas usidla. Wiecie, to jest naprawdę bardzo trafne, bardzo celne określenie. Słowo usidlić
wywodzi się jakby, czy jest zaczerpnięte z myślistwa czy łowiectwa. Jeśli ktoś zna się na tych dziedzinach, to przepraszam za uproszczenia. Ale wiecie, są generalnie dwa rodzaje pozyskania zwierzyny. Po pierwsze polowanie, które odbywa się w sposób jawny, oczywisty. Bywają czy bywały tam z nagonkami, to jest takie oczywiste. A bywają też, drugi rodzaj, to jest zastawianie sideł. Pułapek, zatrzasków i wiele, wiele tam tych innych spraw. Ten drugi oczywiście jest zabroniony. To jest kłusownictwo. Ale oprócz tego, że jest zabroniony, to jest bardzo perfidny, jest bardzo podstępny. Wiecie, kłusownik ukrywa swoją pułapkę. Ja przygotowując się do tego tematu, tak z ciekawości, szedłem sobie w internet, żeby popatrzeć na to, jak wyglądają te pułapki, zatrzaski. Wiecie, były tam różne filmiki. I popatrzyłem na tam niektóre z nich. I było strzałeczką pokazane tam na ekranie, że tam jest umieszczona ta pułapka gdzieś w poszyciu leśnym. Kamera się coraz bliżej tego zbliżała. Patrzyłem w to intensywnie, nie widziałem nic. Dopiero jakiś kamerzyk, ten, kto to kręcił, chyba ten filmik ruszył tym. Dopiero kiedy zaczęło to się ruszać, dopiero to zobaczyłem. Tak pięknie zamaskowane. Moi drodzy, podobnie działa właśnie troska, ciężar. Również jest podstępny. Wiecie, my sobie tak żyjemy z jakimś problemem, myślimy o nim, analizujemy go, szukamy z niego wyjścia, zamartwiamy się, a on po cichutku, podstępnie nas oplata i oplata i oplata i wysysa z nas wszystkie siły. Nie wiem, czy pamiętacie z dzieciństwa taką bajkę. Ja też niedokładnie ją pamiętam, więc nie wiem, czy dobrze podam tytuł, ale mniej więcej o to chodziło, o Gullivera na wyspie Liliputów. Wiecie, jak on się pojawił na tej wyspie Liliputów, postrach. To był w stosunku do tych małych ludków olbrzym, potężny. Nie mieli żadnego sposobu na to, żeby go w jakikolwiek sposób unieszkodliwić. Żadnego. Ale on zmęczony położył się tam gdzieś i zasnął. I oni nadal nie mieli żadnego sposobu, jak go unieszkodliwić. Bo nie mieli żadnej liny, żeby go związać, nic takiego. Dysponowali tylko tym, według czego, w czym żyli. Wiecie, mieli takie cieniusinkie lineczki. Tak gdyby Gulliver wziął, dmuchnął w nią, to by się rozerwała. Ale oni tą lineczką zaczęli oplatać jego nogi. I oplatać, i oplatać. I dziesiątą, i setną, i tysięczną. I efekt był taki, że był totalnie uziemiony. Totalnie unieruchomiony. Czymś takim, co wydawało się, że nie ma żadnej mocy. Ale właśnie, powolne oplatanie i oplatanie. Wiecie, i grzech tak właśnie robi. Grzech, kiedy my mówimy, a tam, taki drobiazg. Wszyscy tak robią. To taka cienka linka, która gdzieś tam oplata. Ciężar podobnie. A efekt jest taki, że jesteśmy usiedleni. Że nie mamy siły dalej biec. Wiecie, być może tam jeszcze mamy gdzieś tam, może się bardziej już czołgamy niż biegniemy. Może się jakoś tam przesuwamy. Ale szatan ma, że tak powiem w cudzysłowie, już nas z głowy. Jesteśmy dla niego zupełnie niegroźni. Jak w takim stanie, kiedy jesteśmy zapatrzeni tylko w siebie, kiedy jesteśmy przytłoczeni ciężarami, jak mamy świadczyć innym? Jak mamy świadczyć o Bożej mocy, kiedy sami jej nie doświadczamy? Jak mamy świadczyć o Bożej radości, kiedy sami tak wyglądamy? Moi drodzy, ale jaki jest cel zastawiania sidła? Bo to jest najważniejsze. Po co kłusownik zastawia to sidło? Po to, że jak zwierzyna wpadnie, to co? Chce ją sobie pooglądać? Pogadać z nią? Cel jest jeden, zabić. Moi drodzy, cel jest jeden, zniszczyć. I to musimy wiedzieć, że ciężar ma ten jeden cel. Najpierw usiedlić, a potem zniszczyć. Czyli jeden cel, abyśmy nie mogli osiągnąć celu, abyśmy nie mogli osiągnąć dokończyć naszego biegu. Podobnie jest to sformułowane również w Ewangelii Łukasza. Otwórzmy to miejsce. Ewangelia Łukasza, 21 rozdział. Cały ten rozdział mówi nam, lub przynajmniej jego druga część, mówi nam o końcu świata, o znakach, jakie będą temu towarzyszyć. I potem Jezus jakby wzywa do czujności. I wiersz 34 brzmi w ten sposób. Baczcie na siebie,
czyli inaczej uważajcie na siebie, pilnujcie się, aby serca wasze nie były ociężałe wskutek obżarstwa i opilstwa. Obżarstwo i opilstwo jakby symbolizuje nam po prostu grzech. I dalej, oraz troski o byt, czyli ciężar. I aby ów dzień was nie zaskoczył. Słyszycie to? Ciężar i grzech, ale koncentrujemy się na ciężarze, spowoduje to, że jeżeli będziemy pod nim żyć, ten dzień nas zaskoczy. Lub ten dzień nas może zaskoczyć. Dlatego tak ważne jest to, abyśmy nie pozwolili sobie w nim żyć. Myślę, że dostrzegamy już jakby tą pierwszą część mojej usługi, kiedy chciałem wykazać, jak bardzo on jest niebezpieczny. Myślę, że to dostrzegamy. Jak jest niebezpieczny, jak jest groźne noszenie ciężarów, życie w obciążeniu różnymi troskami, zmartwieniami, życiem po prostu. Przede wszystkim dla naszego życia duchowego, ale również i fizycznego. Przecież wiemy, co robi w życiu fizycznym dla naszego zdrowia stres. Nie jestem lekarzem, więc nie będę się tu wypowiadał szerzej, ale chyba to jest oczywiste, że stres jest naprawdę powodem wielu, wielu, wielu innych schorzeń. Więc oprócz tego zasadniczego niebezpieczeństwa, jakim jest nasze życie duchowe, tego, że możemy celu nie osiągnąć, również i nasze fizyczne zdrowie może odnieść szkodę. Dlatego Pan Bóg mówi właśnie: złóż go. Złóż ten ciężar, nie chodź w nim, odrzuć go. Ale wiecie, nie chodzi o to, żeby nasz ciężar po prostu odrzucić gdzieś tak od siebie, gdzieś w niebyt, w nieistnienie. To nie o to chodzi. Bo wiecie, to jest tak, jakby ktoś podszedł do kogoś, kto płacze, który jest dotknięty jakąś straszną tragedią i tak beztrosko go tam poklepać po plecach. Nie martw się, będzie dobrze. Co to da? Tu nie o to chodzi. Jezus mówi coś innego. Złóż go, ale złóż go na mnie. I tu jest zasadnicza różnica. Złóż go na mnie. Złóż go na mnie, ja go poniosę. Ja wezmę twój ciężar. Ja rozwiążę twój problem. Moi drodzy, proste pytanie. Jeśli masz naprawdę poważny problem, poważny ciężar, nie wiesz, jak go unieść, powiedz mi, kto ma więcej możliwości, żeby go rozwiązać? Ty czy Bóg? Nie wiecie? Bo nic nie słyszę. No oczywiście, że Bóg. Kto lepiej umie znaleźć wyjście z tego problemu? My czy Bóg? No jasne, że Bóg. Kto ma więcej mądrości i mocy, aby wyprowadzić z nas tego problemu? My czy Bóg? No to skoro Bóg, to czemu tego ciężaru na Niego nie składamy? Czemu go wciąż nosimy sami? Być może go składamy, ale tylko na ustach. Mówimy o tym, a wciąż go nosimy. Wiecie, uważam, że jest jeden zasadniczy powód, dlaczego tak jest. Dlatego, że tak, gdybyśmy głęboko wejrzeli w swoje serce, to tak na końca nie ufamy. Do końca nie wierzymy, że Bóg rozwiąże ten nasz problem. Jakoś nie umiemy się go pozbyć. Wiecie, wiemy, że Bóg jest wszechmogący, że ma moc nad wszystkim, ale kiedy chodzi o dokładnie nasz problem, który może trwa i trwa i trwa, gdzieś nam zaczyna brakować wiary. Wiecie, ktoś kiedyś powiedział takie zdanie: zamartwianie się to jak ateizm. Powtórzę raz jeszcze. Zamartwianie się to jak ateizm. Gdzie to tak jakby powiedzieć Bogu: Boże, Ty nie masz mocy. Ty nie masz mocy rozwiązać mój problem. Oczywiście my tak nie powiemy. My tak nawet nie myślimy. Ale sam fakt, że naszych ciężarów na Niego nie składamy, o tym świadczy. Moi drodzy, chciałbym teraz przejść do Starego Testamentu. Jest tam pewien obraz, który jakby jeszcze lepiej nam wyostrzy ten problem. A też i pokaże, jak z tego wyjść. Wiecie, czwarte przykazanie, o którym będziemy słyszeć we wtorek, brat Damian będzie omawiał czwarte przykazanie, rozpoczyna się tak. Ono jest dłuższe całe, ale rozpoczyna się tak. Pamiętaj o dniu sobatu, aby go święcić. We wtorek brat Damian będzie nam go omawiał tak po prostu, jak ono brzmi, jakie ma przesłanie dla nas tak wprost. Ale ja dzisiaj chcę omówić go w sposób zupełnie inny, obrazowy, symboliczny, bo wiem, że ono ma wielkie, wielkie dla nas przesłanie. Otwórzmy druga księga Mojżeszowa. 31 rozdział od 14 do 17. Czytamy takie słowa.
Pan Bóg mówi do swojego ludu w ten sposób. Przestrzegajcie więc sabatu, bo jest dla was święty. Kto go znieważy, poniesie śmierć. Gdyż każdy, kto wykonuje weń jakąkolwiek pracę, będzie wytracony spośród swego ludu. 6 dni będzie się pracować, ale w dniu 7 będzie sabat, dzień całkowitego odpoczynku, poświęcony Panu. Każdy, kto w dniu sabatu wykona jakąkolwiek pracę, poniesie śmierć. Synowie izraelscy będą przestrzegać sabatu, zachowując sabat w pokoleniach swoich jako przymierze wieczne między mną a synami izraelskimi. Na to chcę zwrócić uwagę, że jako przymierze wieczne. Wieczne, czyli trwające na wieki. I dalej. Bo w 6 dniach stworzył Pan niebo i ziemię, a dnia 7 odpoczął i wytchnął. Chcę zwrócić uwagę naszą na słowo odpoczął. Odpoczął i wytchnął. Jak myślicie, jak to jest? Jak Pan Bóg przez 6 dni stwarzał świat, to dlaczego w 7 musiał odpocząć? Zmęczył się? Czy to jest możliwe, że Pan Bóg zmęczył się i potrzebował 24 godzin odpoczynku? Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. Pan Bóg nigdy się nie męczy, jak mówi prorok. Nigdy nie ustaje. To jest niemożliwe, żeby Bóg się zmęczył. Moi drodzy, ja nie chcę wchodzić w gdzieś uzasadnienia głęboko teologiczne, dlatego że to nie teraz na to czas. Ale chcę powiedzieć, że to jest zapowiedź odpocznienia w Chrystusie. Że to jest zapowiedź nowego przymierza w Chrystusie. Moi drodzy, my żyjemy od czasów krzyża w dniu sabatu. W erze odpocznienia. W nowotestamentowym dniu sabatu. Wiecie, prawdziwym Bożym odpocznieniem dla świata jest Jezus Chrystus. I tak było w Bożych planach i tak się stało w realności. Jezus Chrystus przyszedł na ten świat jako ten, który miał ponieść wszelkie brzemiona człowieka. Przede wszystkim On wziął ciężar naszego grzechu i poniósł go na krzyż. Ale oprócz tego i każdy inny ciężar. Każdy ciężar dziecka Bożego, który dziecko Boże nosi. Gdzie Mateusz mówi w ten sposób. To jest Mateusz 11 rozdział. Mateusz 11 rozdział. I tutaj nawet jest taki śródtytuł między wersetem 26 i 27. Jest taki śródtytuł. Misja Jezusa. A werset 28 brzmi. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Moi drodzy, to jest właśnie misja Jezusa. Po to przyszedł, żeby dać ludziom zmęczonym, ludziom obciążonym, aby dać im ukojenie. Musimy sobie jakby to uzmysłowić, że my żyjemy w erze odpocznienia. Mając Jezusa, który za nas umarł, w Nim darowane jest nam odpocznienie. I to jest ten nowotestamentowy dzień sabatu. A w Starym Testamencie było powiedziane, nie będziesz wykonywał pracy, nie będziesz nosił ciężarów w dniu sabatu. A ilu z nas nosi ciężary? Z ilu z nas nosi ciężary zmartwień, trosk i nie umie się ich pozbyć? Moi drodzy, Bóg przez proroków wiódł zacięty spór z ludem izraelskim o to, by nie nosili ciężarów w dniu sabatu. Popatrzmy do księgi proroka Jeremiasza. Jest to sytuacja, kiedy prorok Jeremiasz jest zdumiony tym, co widzi. On widzi ludzi w dniu sabatu, w dzień sabatu, obciążonych, noszących ciężary na swoich barkach, obładowane osły, wiozące plony. I wtedy pod natchnieniem ducha mówi w ten sposób. Jest to 17 rozdział, 19 werset i poniższe. Tak rzekł Pan do mnie, idź i stań w bramie Beniamina, którą wchodzą i którą wychodzą królowie judzcy i we wszystkich bramach Jeruzalemu. I mów do nich, słuchajcie słowa Pana, królowie judzcy i cała Judo i wszyscy mieszkańcy Jeruzalemu, którzy wchodzicie przez te bramy. Tak mówi Pan, strzeżcie się, jeśli wam życie miłe, a nie noście ciężarów w dzień sabatu i nie wynoście ich do bram Jeruzalemu. Ani nie wnoście ciężarów z waszych domów w dzień sabatu i nie wykonujcie żadnej pracy, lecz święćcie dzień sabatu, jak nakazałem waszym ojcom. I kolejne wersety mówią o tym, bo to jest jakby Boży rozkaz, Boże przypomnienie. Kolejne wersety mówią o tym, że jeśli go usłuchają, jeśli przestaną wykonywać pracę, przestaną nosić ciężary, przyjdzie błogosławieństwo.
wierszu 24 i 5 jest opis Bożego błogosławieństwa, że będą wpływać do tego miasta finanse, będą kupcy wchodzić, miasto będzie przeżywać prosperity. Ale 27 wiersz mówi odwrotność. Co będzie, jeśli go nie usłuchają? 27 wiersz brzmi tak. Lecz jeśli mnie nie usłuchacie, aby święcić dzień sabatu i aby nie nosić ciężarów, gdy wchodzicie do bram Jeruzalemu w dzień sabatu, to ja rozniecę w jego bramach ogień i pochłonie pałace Jeruzalemu i nie zgaśnie. Moi drodzy, to również ma odniesienie do nas, do naszego życia codziennego. Jeśli się nie rozprawimy z ciężarem, to on nas zniszczy. To on zapali płomień w nas i nas zniszczy. Jeśli nie złożysz ciężaru, jeśli nie usłuchasz Bożego Słowa, to ten ciężar wcześniej czy później najpierw usidli, a potem zniszczy. Otwórzmy księgę Nehemiasza. Bardzo podobna sytuacja. Kiedy Nehemiasz widział podobną rzecz, podobną sytuację, również był zdumiony tym, co widzi. I tutaj w tym rozdziale 13 przeczytamy od wersetu 15 do wersetu 21. Jest również bardzo podobna sytuacja, z tym, że jest tutaj podana instrukcja, jak z tego wyjść, do której zmierzam. W owych dniach stwierdziłem, że w Judei wytłaczano w sabat wino, w tłoczniach i zwożono snopy, nakładając je na osły, a także wino, winogrona, figi i wszelkie inne ciężary i sprowadzono w dzień sabatu do Jerozolimu. Ostrzegłem ich przez to, aby w tym dniu żywności nie sprzedawali. Również Tyryjczycy, którzy w nim mieszkali, sprowadzali rybę i wszelki towar i sprzedawali w sabat Judejczykom, a także w Jeruzalemie. Zgromiłem tedy możnych Judei i powiedziałem do nich, cóż to za niegodziwą rzecz, którą się dopuszczacie, znieważając dzień sabatu. Czy nie tak postępowali wasi ojcowie, za co nasz Bóg sprowadził na nas całe to nieszczęście, a również na to miasto? Wy zaś ściągacie jeszcze większy gniew Pana na Izraela, znieważając sabat. Wydałem więc zarządzenie, że gdy w przeddzień sabatu będzie się ściemniać, wokół bram jeruzalemskich ma się zamknąć wrota. Nakazałem też, żeby ich nie otwierano aż dopiero po sabacie. Postawiłem też przy bramach niektórych z moich sług z poleceniem. W dzień sabatu nie przejdzie tędy żaden ciężar. Wtedy handlarze i sprzedawcy wszelkiego towaru nocowali raz czy dwa razy na dworze poza Jeruzalemem. Zgromiłem ich więc, mówiąc do nich, dlaczego nocujecie przed murem? Jeśli się to jeszcze raz powtórzy, wezmę się do was. Od tego czasu nie przychodzili już w sabat. Spróbujmy przeanalizować ten fragment. Oto Nehemiasz widzi, co się dzieje. Jest zdumiony tym, że lud Boży zapomniał, że w dzień sabatu ma odpocząć. I co robi? Po pierwsze w wierszu 15 czytamy, ostrzegałem ich. To jest jego pierwszy krok. Ostrzegałem ich, czyli zwiastował im po prostu słowo. Tłumaczył, uświadamiał, przypominał, prosił, zakazywał. Ale pewnie bez efektu. Czytamy w wierszu 17. Zgromiłem tedy ich możnych Judei i powiedziałem do nich. Czyli jakby nadal zwiastuje im słowo. Nadal im uświadamia, ale może już w sposób bardziej dobitny, bardziej ostro. Ale widać, wciąż nie przynosi to efektu. Siostro, bracie, być może sam do siebie głosi słowo, czytając Boże Słowo. I wiesz, że ciężar masz złożyć. I to wiesz, ale gdzieś to nie działa. Dlatego co dalej robi Nehemiasz? Nehemiasz przechodzi do rzeczy praktycznych. I od 19-20 werset mówi o tym, że podjął praktyczne kroki. I co zaczął zrobić? Zamknął wrota. Zamknął wrota, żeby nie mógł ciężar przejść. Postawił strażników, żeby pilnowali, żeby ciężar się nie przedostał. Może to jest obraz naszego życia, kiedy jesteś tak bardzo zdeterminowany, że powiesz koniec. Więcej ciężaru nie będę nosił. Już mam tego dosyć. Składam go na Boga. I idzie szczęśliwy, wolny. Odpocznienie, idzie spać. A rano, zanim zjeść śniadanie, ciężar jest z powrotem. Zobaczcie, gdzie tutaj w księdze Nehemiasza ciężar był. Ciężar był za bramą. Czekał na jutro. Ileż to razy tak jest,
że złożony ciężar z nas czeka na jutro. Czeka, aż się przebudzimy. Wiecie, to naprawdę nie jest proste. Ja wiem o tym, to naprawdę nie jest proste. To nie jest lekko, lekko tak mówić o tym. Ale naprawdę to nie jest łatwo ciężar skutecznie złożyć. Ale jest to po pierwsze konieczne, a po drugie możliwe. Jaki więc jest kolejny krok Nehemiasza? Nehemiasz XXI werset. Wtedy zgromiłem ich więc, mówiąc do nich, dlaczego nocujecie tuż przed murem? Jeśli się to jeszcze raz powtórzy, wezmę się do was. To słowo wezmę się do was w innych tłumaczeniach jest oddane w ten sposób. Ukarzę was, podniosę na was rękę, aresztuję was. I zobaczcie, co się stało. Już więcej nie przychodzili. Rozwiązanie. Odpowiedź. Zwycięstwo. Już więcej nie przychodzili. Pozbył się problemu. Moi drodzy, co to znaczy dla nas? Co to znaczy dla nas? Moi drodzy, ja to rozumiem w ten sposób. To jest użycie autorytetu i mocy imienia Jezus. My mamy prawo w imieniu Jezusa nakazać ciężarom, żeby wyniosły się z naszego życia. Mamy w imieniu Jezusa prawo zabronić im, aby obciążały nas. Popatrz, siostro, bracie, na każdy ciężar, który cię obarcza. I powiedz mu, nakazuję ci w imieniu Jezusa, abyś szedł precz i nie obarczał mnie więcej. Wiecie, i to jest to odpocznienie w Jezusie. My nie musimy tego składać wieczorem, rano brać. Składać, brać. I wciąż tak samo. Możemy rozprawić się z tym ciężarem w imieniu Jezusa, używając Jego autorytetu, używając mocy imienia Jezus. Kochani, ilekroć ten ciężar będzie chciał powrócić, możesz powiedzieć, możesz przeciwstawić mu się. Możesz przeciwstawić się i powiedzieć, nie, nie przyjmuję. W imieniu Jezusa nie masz prawa mnie więcej atakować. Kochani, jeśli ja bym, nie wiem, tą szklankę, bo tylko to mam pod ręką, ofiarował bratu Jankowi i powiem mu, bracie Janku, to jest twoja szklanka. Od tego momentu, czyja ona jest? Moja czy jego? No jego. Jeśli mu ją ofiaruję, to jest jego. Moi drodzy, to samo musimy zrobić z ciężarem. Musimy go tak samo potraktować. Jeżeli ja ciężar składam na Jezusa, to czyj on jest? To jest jego. Moi drodzy, musimy powiedzieć w ten sposób. Panie, to jest teraz twój problem. To już nie jest mój problem. Ja go na ciebie złożyłem. Każdy ciężar, każda troska, Panie, to jest teraz twój problem. Ja teraz będę się cieszył wolnością. Ja będę się cieszył społecznością z Tobą. Ja cieszył się będę imieniem Twoim, radością. A ciężar to jest Twoja sprawa. Kochane siostro, kochane bracie, popatrz na każdą rzecz tak w swoim życiu. Jeśli widzisz swoje niezbawione dzieci, to mów, Panie, to jest Twój problem. Ty lepiej wiesz, jak go rozwiązać. Ty lepiej wiesz, jak do nich dotrzeć. Kiedy patrzysz na swoje puste konto, powiedz, Panie, to jest Twój problem. Kiedy widzisz fatalne wyniki swoich badań lekarskich, mów, Panie, to jest Twój problem. Oczywiście nie zwalnia nas to od modlitwy. To nie zwalnia nas od boju modlitwy, od ustawicznej modlitwy, ale uwalnia od ciężaru. I to jest najważniejsze. Moi drodzy, nie myślcie, że tylko Nowy Stary Testament mówi w ten sposób. Również i tak samo mówi Nowy Testament. Oto pierwszy list Piotra, 5:7-9 werset. Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz diabeł chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Przeciwstawcie mu się mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. Moi drodzy, te trzy wersety stanowią całość. To nie są jakieś trzy odrębne tematy. Mowa jest o wszelkiej trosce. Bóg mówi, wszelką swoją troskę złóżcie na mnie. Ale dalej mówi, że oto przeciwnik, diabeł, będzie atakował. Będzie przychodził z ciężarem. Będzie przychodził z troskami. Co mamy zrobić? To, co wcześniej powiedziałem, przeciwstawić mu się. Przeciwstawić mu się w imieniu Jezusa, mocniej w wierze.
To jest bardzo ważne, to dołożenie, mocnie wierzę. Bo jeżeli w to nie wierzymy, to nie będzie działać oczywiście. Wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci naszych, czyli że te same problemy, że te same ciężary, że te same sytuacje przeżywamy wszyscy. Dlatego wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Bądźmy trzeźwi, bądźmy czujni, dlatego że troska i ciężar są tak powszechne. Ale zrozummy, że to jest broń diabła. Że oto diabeł krąży wokół nas i próbuje nas obciążyć, próbuje nas osaczyć, próbuje nas usidlić ciężarem i grzechem. Dlatego, moi drodzy, kończąc, chciałbym i ja sam, i życzę tego każdemu z was, abyśmy rozumieli, czym jest ciężar, czym jest troska, jak niebezpieczne jest to narzędzie w rękach diabła, a jaka jest droga, żeby się go pozbyć, przed chwilką powiedziałem. Bądźmy czujni, bądźmy odpowiedzialni. Nie pozwólmy na to, abyśmy mogli nie dobiec. Nie pozwólmy na to, aby nasz bieg za Bogiem, aby nasz bieg do celu został zatamowany, powstrzymany, abyśmy cel osiągnęli. Tego wam życzę i sobie samemu. Amen.